Przypadki pana Grzegorza, czyli co o sobie i polskiej rzeczywistości myśli Grzegorz Miecugow. Dziennikarz znany między innymi z programu Wiadomości Telewizji Polskiej czy Szkła Kontaktowego w TVN24 przyjechał do Wrzesińskiego Bulwaru 24 na ostatnie przed wakacjami letnimi literackie spotkania niecodzienne. Jak podkreślają organizatorzy spotkań Wrzesiński Klub Twórczości Różnej Coś Innego, Grzegorz Miecugow jest postacią ciekawą, z którą mieszkańcy Wrześni chcieliby się spotkać. Grzegorz Miecugow, klasyka dziennikarstwa, wybór mój, nie ukrywam, ale myślę, że dogodzę wszystkim. Gusta wprawdzie są wszelakie, niemniej jednak myślę, że pan Grzegorz spełni oczekiwania wszystkich naszych gości. Myślę, że tutaj spora frekwencja będzie, bo już widzę, że zagęszcza się sala. Gość 10. spotkania w Bulwarze opowiedział zgromadzonym na sali między innymi o filozofii życia. Jak podkreśla dziennikarz, duża część naszego życia jest niestety przez nas przesypiana. Żartobliwie można powiedzieć tak, że każdy ma jakieś motto, credo i wtedy to jest taka filozofia życia w pigułce, na przykład komu raz opadną spodnie, nie podniesie ich już godnie, prawda? Ale to nawet nie o to chodzi. Bardziej w tej chwili, im więcej mam lat, myślę, że szkoda każdej godziny i że denerwujące jest to, że tyle człowiek przesypia tego życia 1/3, a to jest, jak wyliczyłem, 650 tysięcy godzin tylko. Przeciętnie, więc jeżeli 1/3 się przesypia, czyli jakieś 217 tysięcy godzin, to już jest dużo. Więc nie tracić ani chwili, starać się wiedzieć, po co tu jesteśmy, co, gdzie i co niesiemy i co chcielibyśmy, żeby po nas pozostało. Przez kilka lat życie zawodowe Grzegorza Miecugowa związane było z marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim. Dziennikarz do 2001 roku był doradcą marszałka do spraw medialnych. Jak przyznaje z perspektywy czasu, to był wartościowy okres w jego życiu. To bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że jeżeli się jest dziennikarzem zajmującym się polityką, to ma się taki dosyć krytyczny stosunek do polityki właśnie, ale jeżeli się przez moment popatrzy z drugiej strony, to można też mieć krytyczne uwagi na temat dziennikarzy. I to tak uczy tego, że właśnie na wszystkie rzeczy warto spojrzeć i z pewnego dystansu, i z pewnego oddalenia, i najlepiej umieć zobaczyć świat oczami drugiej osoby. To bardzo pomaga. Klub Twórczości Różnej Coś Innego realizuje także projekt Września Poetów. 20 czerwca rozpoczęliśmy nowy projekt literacki, jest to Września Poetów. Troszeczkę wzorem Poznania Poetów, niemniej jednak zupełnie to w innej konwencji się odbywa. Konkurs dla ludzi biegłych w słowie poetyckim, dla wszystkich tak naprawdę, od 16 roku wzwyż. Zamykamy projekt we wrześniu, potem będzie podsumowanie, selekcja wierszy oczywiście, wybór najlepszego autora, który otrzyma w nagrodę tomik poetycki, obiecany przez burmistrza, bo burmistrz Wrześni będzie tym, że tak powiem, głównym sponsorem. Wspólnie wydamy ten tomik, będzie wręczenie tego tomiku podczas ostatniego literackiego spotkania, chyba w grudniu, na które również zaprosić chcemy kogoś fajnego z tej kategorii poezji śpiewanej. Mam nadzieję, że to będzie Elżbieta Adamiak. Kolejne 11. już spotkanie z cyklu literackich spotkań niecodziennych odbędzie się w październiku.